Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dziś odcinek specjalny. Dziś mamy akcję serwisową Felta Broama. Akcja serwisowa dotyczy widelcy z przodu, a dokładnie tak naprawdę sterów, ale już Wam mówię dlaczego widelce. Dostaliśmy już nowy widelec w kolorku. Jest on karbonowy i do tego łożysko, bieżnię dolną, ze względu na to, iż błędem fabrycznym podczas montażu było to, że do miski nie wkładano łożyska uszczelnionego, tak zwanego łożyska maszynowego, tylko zwykły wianek z kulkami, który był oparty bezpośrednio na stożku, już Wam go pokażę, bezpośrednio na stożku i tu wytłaczał taki rowek i przez to stery łapały luzy, ale to nie jest najgroźniejsze, że te luzy były łapane. Najgroźniejsze jest z tego to, że to jest karbon i to łożysko niszczyło ten karbon, więc bardzo, bardzo duże prawdopodobieństwo, że ten widelec podczas jazdy na jakąś dziurę czy coś po prostu się złamie w tym miejscu. No i w najlepszym wypadku się tylko poobijacie, a w najgorszym no przy 50-60 na godzinę nie chciałbym mieć takiego upadku, że nagle nam widelec odjeżdża. Ale sprawdzimy przy okazji, wymieniając widelec, czy ten widelec się ułamie, czy nie. Najprostszym sposobem oczywiście do sprawdzenia tego jest zdiagnozowanie, czy nam to stuka. W tym wypadku to wali, więc musimy rozebrać wszystko i montujemy. Odkręcamy ośkę. Odkręcamy sobie linkę. Odkręcamy sobie zacisk. Wciągamy końcówkę tu. Wyciągamy sobie teraz przewód. Tu sobie też to ściągniemy. Ściągamy gumeczkę. Odkręcamy sobie do połowy tą śrubę z góry, z szyszki. Demontujemy, a tak naprawdę luzujemy śrubę ze wspornika, żeby go zdemontować. Mamy popuszczone. Możemy odkręcić sobie śrubkę od góry. Ściągamy wspornik. Tu mamy redukcję jeszcze na tym. Ustawienia kąta. Już Wam pokazuję. Sobie opuszczamy. To jest taki wspornik. Możemy sobie ustawić kąty. Ściągamy podkładeczki. Tu mamy jeszcze blaszkę. Teraz w tym miejscu mamy rowek i nam się to zablokowało, więc musimy sobie go popuścić. Łożysko górne jest również na wianku, dolne nie powinno być i patrzcie jak to wygląda. To jest cały problem. Ja Wam to przeczyszczę jeszcze i zamontujemy sobie ten widelec do imadła, bo to i tak jest odpad. Zamontujemy sobie ten widelec do imadła, chwycimy go sobie tu i poruszam tym widelcem i sprawdzimy czy wystąpi prawdopodobieństwo, co prawda ten rower był mało używany, ale czy wystąpi prawdopodobieństwo, że tu pęknie. Więc przechodzimy, przeczyszczę i Wam to pokażę, jak to teraz w ogóle wygląda. Ale zanim to zrobimy, wyczyszczę sobie miskę od spodu. I tak, uszkodzony widelec, jak widać, wyczyszczone. Jest dość duży rowek, z tej strony jest mniejszy, prawie go nie ma, a z tej strony jest dość mocno wyżłobione. Na karbonie. Jestem teraz ciekawy, czy jak to wsadzę do imadła, czy to się tu ułamie. Więc przechodzimy. Mamy go w imadle. Teraz będziemy testować. Nie. Prędzej bym ułamał rurę sterową,
niż na tej bieżni to uszkodził. No ale tak czy siak, widelec podlega wymianie. Jest uszkodzony. Bez dwóch zdań. Nie ma co ryzykować czyjegoś życia. Teraz sobie będziemy działać z miską. Zdemontowałem sobie bieżnię. Jak widać, to była zwykła bieżnia dolna oczywiście na kulki. Tu jest to łożysko, które nam przyszło. No i tak patrzę sobie, że wymiar jest ten sam. No i zajrzałem do ramy od spodu. Dolna bieżnia już jest przygotowana, pod łożysko zintegrowane. Znaczy tu są stery zintegrowane. Przygotowane już jest pod łożysko, więc niepotrzebnie tu była po prostu nabita miska. Mamy uszkodzone troszeczkę tutaj mufy, ale na szczęście nie wpłynie to w żaden sposób na pracę, bo to się idealnie w tym miejscu chowa, więc to łożysko jak najbardziej tu będzie teraz pasowało, więc musimy sobie tutaj to wyczyścić, nasmarować, nałożyć łożysko i zamontować nowy widelec. Czyścimy sobie gniazdo. Było oczywiście też to wprasowane na sucho, ale już jest ok. Więc teraz sobie to nasmarujemy. Smarujemy. Żeby nic nie trzeszczało. Nasmarowane. Nakładamy łożysko. Siedzi idealnie. Tu jeszcze sobie od spodu dosmarujemy, żeby nie trzeszczało. Ok. Dosmarowałem sobie również łożysko górne, bo praktycznie na sucho chodziło. Teraz tak, mamy dwa widelce. Stary, nowy. Oczywiście ten jest nowy do skrócenia. Musimy sobie szyszkę przełożyć tą rozporową do widelcy karbonowych. Jak widać, jest dużo za długie, więc sobie odznaczę w tym miejscu. I skrócę je i montujemy. Rurę sterową mamy dociętą. Żeby to równo idealnie obciąć, potrzebujemy dwóch rzeczy, już Wam je pokażę. Takiego elementu, który sobie montujemy do imadełka. Wkładamy tu rurę sterową. Zamykamy. Tu mamy szczelinę, gdzie nam wchodzi piłka. I sobie tniemy. Oczywiście blotek musi być do karbonu. Nie byle jaki, bo nie potniecie tego. No i tyle. Zaoszczędziłem Wam czasu. Demontujemy sobie ze środka teraz tą rozpórkę, szyszkę. Mamy ją wyciągniętą. Zamontujemy do nowego. Wkładamy do nowego. Dokręcone. Możemy przejść do montażu widelca do ramy. Wkładamy sobie widelec. Wkładamy sobie bieżnię, klin, podkładkę, i resztę trasy. Podkładeczki, sterówkę. O, mamy to zamontowane. Wkładamy sobie szyszkę. Delikatnie sobie wstępnie skręcimy. Luzu nie ma. Powinny być ok. Teraz musimy sobie to wszystko ściągnąć. Ściągamy sobie folię. Widelec na szczęście w kolor. Trzeba było chwilkę poczekać, ażeby doślą. Jeszcze rozpóreczka. Możemy przejść do montażu tutaj przewodu. Żeby przełożyć sobie tą linkę w tym miejscu, zrobimy sobie patencik na szprychę i kawałku szkota. Bierzemy sobie szprychę, przykładamy, bierzemy kawałek szkota. Oczywiście są zestawy do tego, którymi to możemy przeciągnąć, ale jeśli w warunkach domowych, jak najbardziej.
Szkotujemy. Mamy. Teraz wkładamy szprychę. Szprycha nam już tu wyszła. I przeciągamy. Oczywiście pancerz będzie grubszą sprawą, ale mam nadzieję, że również nie będzie z nim problemu. Dobra, mamy to. Teraz musimy sobie tę końcówkę tu założyć. Mamy założoną i został nam ten element tutaj do wsadzenia. Ktoś powie, że zmaściłem, ale on jest nacinany. Więc jego można dać, kiedy się chce. Więc to na samym końcu, jak już sobie ustawimy zacisk. Montujemy sobie wstępnie zacisk. Dobra. Teraz musimy sobie tutaj to troszeczkę cofnąć. Wycelować do środka. O! Przełożone. Teraz musimy sobie linkę tu przełożyć. O, w tym miejscu. Jest dość ciasno. O, udało się. I ją sobie możemy tu wstępnie również chwycić. Teraz możemy sobie przejść i zamontować tą gumeczkę. Montujemy sobie tą gumeczkę. O. Najlepiej nacięciem w tym kierunku. Ruszamy naokoła. I mamy wsadzoną. Montujemy sobie przednie kółko. Pamiętajcie, żeby ta ośka była nasmarowana. Warto sobie kółeczko ściągnąć, docisnąć od góry i dokręcić ośkę, żeby zawsze idealnie równo się działo. Teraz tak, musimy sobie ustawić zacisk. Naciskamy hamulec. Oczywiście sobie później go dokręcimy. Teraz wstępnie nam się gdzieś ustawił. Możemy sobie dokręcić, co nam pomoże w ustawieniu. Oczywiście pewnie będzie ocierało. Minimalnie. Mogę sobie teraz to ustawić. Mam to ustawione idealnie, mogę dokręcić. Teraz mogę sobie dociągnąć linkę. Bo jest duży skok klamki. Musimy sobie jednak trochę popuścić tą linieczkę. Teraz sobie sprawdzimy. Jest idealnie. I nic nie ociera. Mam nadzieję, że to widać. Są idealne luczki. Nic nie ociera. Hamuje. Zakładamy sobie końcówkę na linkę jeszcze.
czy moim palcem. Mamy gotowy. I teraz tak, musimy sobie oczywiście ustawić oś, żeby nam się idealnie zgadzała. Z tego co widzę, mamy idealnie. I możemy sobie te śruby dokręcić tu. Luzy już sobie wcześniej sprawdziłem, naciskając przez klamkę hamulcową przednią. Sprawdzaliśmy sobie, czy luzy nam nie występują. Nie występują. Ustawiliśmy sobie, skręcamy te dwie śruby. Śrubeczki mam dokręcone, gumeczka i to by było na tyle, jeśli chodzi o tego Broama felta. Więc jeśli posiadasz takiego felta Broama, przede wszystkim z karbonowym widelcem, może występować u Ciebie taki problem, że co chwilę Ci się luzują stery. Sprawdź sobie, czy na dole nie masz po prostu złej miski ze złym łożyskiem pod karbonowy widelec i zgłoś się do producenta, bo producent ma akcję serwisową, na pewno dostaniesz nowy widelec oraz nowe łożysko. I to było na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że się podobał i do zobaczenia w kolejnym.